Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, które przybyły na dzisiejszą sesję. I otwieram 56. sesję 6. kadencji Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Witam serdecznie wszystkie przybyłe osoby, jak już powiedziałem, a serdecznie, gorąco witam pana starostę Mariusza Filipiuka. Witam członków zarządu, wicestarosty nie ma. Witam Mateusza Majewskiego, Tadeusza Łazowskiego, Czesława Caruk. Serdecznie witam koleżankę i kolegów radnych Rady Powiatu. Witam wiceprzewodniczącego Daniela Dragana. Serdecznie witam panią skarbnik powiatu Elwirę Charewicz. W zastępstwie dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskiej jest z nami pan Maciej Płaszewski, doktor habilitowany, zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych. Witamy serdecznie, panie doktorze. Witamy Artura Rogulskiego, dyrektora zarządu dróg powiatowych. Panie dyrektorze, proszę przyjąć najlepsze życzenia na nowej drodze życia. Objął pan godne stanowisko po pani Krysi Beń, niezastąpionej, żelaznej, jak to starosta powiedział w wywiadzie. Wszystko polega na tym, żeby uczeń prześcignął mistrza i tego panu życzę. Witamy jeszcze raz serdecznie. Witamy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pana Marka Tichoruka. Witamy panią dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Małgorzatę Ostrowską. Witamy dyrektora Wydziału Komunikacji pana Dariusza Teleszko. Witamy dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Przemysława Bierdzińskiego. Witamy dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego doktora Łukasza Ciołka. Witamy panią dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Barbarę Kociubińską-Kozę. Witamy powiatowego rzecznika konsumentów panią Ewę Tymoszuk. Witamy. Witamy naszą panią mecenas, radcę prawnego panią Katarzynę Pajdosz. Serdecznie witamy media obecne na sali, te wszystkie media, które nas oglądają przez YouTube, ale serdecznie witamy Radio Biper, które transmituje dzisiejsze obrady sesji Rady Powiatu. Serdecznie witamy. Coś przykręciłem, nie? Szanowni radni, szanowni państwo, listę podpisało 19 radnych, ale musimy potwierdzić dla formalności w systemie sesja. Także proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Proszę zamknąć. Więcej osób obecnych w sali nie widzę. Stwierdzam, że na podstawie potwierdzenia elektronicznego w sesji uczestniczy 19 radnych. W związku z tym nasze obrady są prawomocne. Przejdziemy do punktu przyjęcia porządku obrad. W informacji przesłanej na tablety otrzymaliście państwo proponowany porządek obrad. Czy są pytania do porządku obrad? Czy są propozycje zmian? Proszę bardzo. Zgłasza się do dyskusji starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo, panie starosto, udzielam głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w imieniu zarządu powiatu proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach powierzenia gminie Rossosz zadania zarządzania drogą powiatową nr 1102L Rossosz-Dubica Dolna
położoną na terenie gminy Rossosz, druk nr 434. Kolejny projekt to będzie rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, druk nr 435. Oraz proszę o wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2023 rok, druk nr 436. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bialskiego na lata 2023-2045, druk nr 437. I kolejna autopoprawka, zajęcie stanowiska dotyczącego ustanowienia roku 2023 rokiem biskupa Adama Naruszewicza w powiecie bialskim. Druk nr 438. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Czy jeszcze ktoś ma jakąś propozycję zmian w porządku obrad? Nie widzę, więc przystąpimy do przegłosowania przez Wysoką Radę zmian propozycji do dzisiejszego porządku obrad. Przepraszam, do głosu zgłasza się Marek Kuściński. Proszę bardzo, kolego radny. Dziękuję panie przewodniczący. Ja nie będę tutaj proponował nowego punktu do porządku obrad, ale mam takie pytanie i mam nadzieję, że tutaj ono zostanie, że tak powiem, wyjaśnione, udzielona odpowiedź. Czy to jest zgodne ze statutem, bo od jakiegoś czasu obserwuję takie zjawisko, że wprowadzamy bezpośrednio przed sesją nowe tematy, nowe problemy, nowe uchwały i prawdopodobnie w statucie jest określony termin, w którym takie uchwały powinny być składane i tak jak dzisiaj jest dużo tego wszystkiego, poprzednio też były i zresztą to jest tradycja już taka moim zdaniem niedobra na każdej sesji, w związku z tym prośba, aby ktoś wyjaśnił, czy jest to zgodne z naszymi przepisami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pewnie o wyjaśnienie poprosimy panią mecenas, ale wiem, że niektóre zmiany zapadły na przykład na komisji, więc nie można było wcześniej, komisje odbywały się dzisiaj. Do tej pory praktykowaliśmy. Pani mecenas, jakiś tam artykuł statutu? Ja tej chwili nie pamiętam na pamięć. Pan tak zabił gwoździa znienacka, więc... Ale było to nieraz sprawdzane i obawiam się, że to jest wszystko zgodnie z... Na autopoprawki na przykład do budżetu nie dało się inaczej głosować, jak na komisjach, które dzisiaj były. Proszę pani mecenas do mikrofonu. Panie przewodniczący, szanowna rado, jeżeli chodzi o kwestie dopuszczalności tego typu wniosków, to przewiduje je artykuł 22 ustęp 3. I jest powiedziane, że przewodniczący Rady udziela głosów poza kolejnością starości i w sprawach wniosków o charakterze formalnych zmiany porządku obrad. Natomiast wprowadzenie projektu uchwały jest tego typu zmianą. Natomiast jeśli chodzi o terminowość, to dotyczy ona klubów, komisji i tutaj jest termin. Albo był, już sekundkę. Jest na pewno kilka dni, jeszcze podać nie pamiętam. I to dotyczy kwestii wprowadzenia do porządku obrad i obligatoryjności wprowadzenia uchwały do porządku obrad. Natomiast w pozostałych przypadkach tą kwestię pozostawia się przewodniczącemu. Zgłoszony przez klub radnych projekt uchwały. Przewodniczący rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad na najbliższej sesji, jeżeli wpłynął on do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Więc to jest jedyny wyjątek, jeżeli chodzi o terminowość prowadzenia projektu uchwały. W pozostałych przypadkach jest to dopuszczalne. Dziękuję bardzo. Kolega radny Marek Kościński już
rozłożył ręce, przyznał. No, dokumenty nie kłamią. W związku z tym, szanowni państwo, przegłosujemy wszystkie projekty uchwał, które zgłosił w imieniu zarządu pan starosta Mariusz Filipiuk i wyrazimy w ten sposób wolę lub niewolę rozszerzenia porządku obrad. Pierwszą propozycję proponuję przegłosować powierzenia gminie Rosoż zadania zarządzania drogą powiatową numer 1102L Rosoż Dubica Dolna położoną na terenie gminy Rosoż, druk numer 434. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku o projekt uchwały zgodnie z drukiem 434? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za rozszerzenie porządku o ten projekt uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że będziemy rozpatrywać tą uchwałę. Przejdziemy do przegłosowania drugiej propozycji rozszerzenia porządku obrad projektu uchwały rozszerzenia rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, druk 435. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały zgodnie z drukiem 435? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zgodnie z drukiem 435 głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Więc będziemy procedować tą uchwałę. Przejdziemy teraz do autopoprawek zarządu do projektu uchwał. Pierwsza autopoprawka zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2023 rok, druk numer 436. Przejdziemy do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za autopoprawką zgodnie z drukiem 436? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za autopoprawką głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że będziemy procedować autopoprawką zgodnie z drukiem 436. Przechodzimy do kolejnej propozycji autopoprawki, druk numer 437. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2023-2045. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki zgodnie z drukiem 437, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za wprowadzenie autopoprawki głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że autopoprawka 400 zgodna z drukiem 437 będzie dzisiaj procedowana. I autopoprawka zajęcia stanowiska dotyczącego ustanowienia roku 2023 rokiem biskupa Adama Naruszewicza w powiecie bialskim, druk nr 438. Ja bym chciał poprosić w tym momencie przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, żeby króciutko wyjaśnił, na czym ta autopoprawka niewielka, aczkolwiek znacząca, podkreślająca godność księdza Adama Naruszewicza. Proszę bardzo. Bo to padło na naszej komisji, więc jedno słowo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ta autopoprawka wynika z konsultacji, które przeprowadziliśmy jako Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i ona dotyczy tylko samego wstawienia określenia biskupa. Także tutaj, żeby oddać jak gdyby hołd historyczny w tej formie przed nazwiskiem jeszcze biskup. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Przejdziemy do przegłosowania, czy państwo radni wyrażają zgodę na taką zmianę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zajęcia stanowiska dotyczącego ustanowienia roku 2023 rokiem biskupa Adama Naruszewicza w powiecie bialskim, druk nr 438. Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, teraz mamy kilka autopoprawek, kilka zmian, więc uporządkujmy. Autopoprawka druk numer 438 będzie procedowana w punkcie 5b zamiast druku 423.
autopoprawka druk 436 będzie procedowana w punkcie 5J zamiast druku 431. Autopoprawka 437 będzie procedowana w punkcie 5K zamiast druku 432. Propozycje wprowadzenia do budżetu dwóch projektów uchwał. W punkcie 5M będziemy procedować projekt uchwały powierzenia gminie Rosłosz zadania zarządzania drogą powiatową nr 1102L Rosłosz Dubica Dolna położoną na terenie gminy Rosłosz druk nr 434 i projekt uchwały zgodnie z drukiem 435 w punkcie 5N w brzmieniu projektu uchwały rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej. Jeżeli nie zobaczę z sali konieczności przeczytania całego porządku wraz z wprowadzonymi zmianami, przejdziemy do przegłosowania przeze mnie przedstawionej propozycji. Nie widzę, więc przegłosujemy teraz porządek obrad zgodnie z moją propozycją umieszczenia w kolejnych punktach projektów uchwał i projektów autopoprawek. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami autopoprawek oraz wprowadzenia nowych uchwał? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za porządkiem obrad głosowało 19 radnych przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Przyjęcie protokołu 55. sesji Rady Powiatu. Chciałbym tylko przypomnieć, że w związku z niewniesieniem przez Państwa radnych przed rozpoczęciem sesji poprawek uzupełnień muszę stwierdzić i stwierdzam, że protokół 55. sesji został przyjęty. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawach 5a. Zamiaru likwidacji szkolnego schroniska młodzieżowego w Kodniu, druk nr 422. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 422? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5b. Zajęcia stanowiska dotyczącego ustanowienia roku 2023 rokiem biskupa Adama Naruszewicza w powiecie bialskim, druk nr 438. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Kultury Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 438? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za projektem uchwały głosowało 19 radnych przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5c. Rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, druk nr 424. Przed rozpoczęciem głosowania informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 424, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5d. Zmiany uchwały nr 54/351/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej w 2023 roku. Druk nr 425. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 425? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5e. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego. Druk nr 426. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 426? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5f. Wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości położonej w mieście Biała Podlaska. Druk nr 427. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Jest pytanie. Proszę bardzo, radny Wojciech Mitura, udzielam głosu. Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam pytanie odnośnie statusu tych mieszkańców, którzy zamieszkują w tej części, w jednej z części tego budynku. Głównie chodzi mi o taki fakt. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ten budynek jest przeznaczony jako mieszkalnictwo zbiorowe, usługi nauka, usługi ochrona zdrowia, administracja szpitala. Jeżeli chodzi o definicję mieszkalnictwa zbiorowego, jest to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, szczególnie hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe itd. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, w tym budynku niektórzy ludzie mieszkają po kilka, a nawet kilkanaście lat, co wykracza poza definicję tego budynku mieszkalnictwa zbiorowego. W związku z powyższym moje pytanie, czy ten fakt nie wskazuje, że w chwili obecnej budynek, część budynku, w którym zamieszkują ludzie, jest wykorzystywana niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w związku z tym, czy nie zachodzi tutaj jakiś defekt prawny. I chciałbym się dowiedzieć, jaki jest status prawny tych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam. Dziękuję panu radnemu. Pani mecenas, tak udzielę głosu. Proszę bardzo. Pani Katarzyna Pajtosz, radca prawny. Panie
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, na chwilę obecną nie ma wszelkich dokumentów dotyczących tej nieruchomości. Uchwała Rady jest tak jakby podstawą inicjującą możliwość podjęcia przez zarząd dalszych działań. Bez tego wszelkie działania co do pozyskiwania informacji czy wykorzystywania przez zarząd byłyby wykonywane z przekroczeniem uprawnień. Dopiero w sytuacji, jeżeli Rada wyrazi zgodę na ewentualne przyjęcie darowizny, bo też wskazuje, że sama uchwała Rady Powiatu, nie jest wystarczająca dla przeniesienia prawa własności. Dopiero na podstawie tej uchwały zarząd będzie mógł podjąć dalsze czynności celem ustalenia stanu prawnego nieruchomości i ewentualnie dopiero po uzyskaniu pełnych informacji, pełnej dokumentacji będzie mógł podpisać akt notarialny. W związku z tym na chwilę obecną nie jestem w stanie jednoznacznie wypowiedzieć się co do tego. Faktem jest, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona ta nieruchomość dla mieszkalnictwa, tak jak pan radny powiedział, aczkolwiek co do sposobu wykorzystania tego budynku, no to będę mogła się wypowiedzieć po uzyskaniu kompletu dokumentów. Dziękuję pani mecenas. Czy pan radny jeszcze chce coś dopytać? To proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. To znaczy, mam rozumieć, że jak przegłosujecie tę uchwałę, to mogę oczekiwać jakiejś analizy prawnej następnie odnośnie tego, czy ten budynek jest obecnie wykorzystywany zgodnie z planem. I analizy prawnej dotyczącej statusu tych mieszkańców, którzy tam zamieszkują, na jakiej podstawie oni tam mieszkają i w ogóle jakiś ten status jest. Czy oni mieszkają w hotelu, czy mieszkają w budynku zbiorowym. Takie coś będę mógł uzyskać, tak? Dziękuję bardzo. Więcej pytań do projektu uchwały nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 427? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5G. Wspólnej realizacji projektu e-geodezja 2, uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego w ramach funduszy europejskich dla lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 2.1 cyfrowe lubelskie współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, druk 428. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 428? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5H. Zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2023 rok, druk numer 429. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 429? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5i.
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok, druk nr 430. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma. Ja żałuję tylko jedną rzecz. W powiecie Oberhavel, jak się zajeżdża, przewodniczącego Rady Powiatu wisi na cały rok, co do dnia, co do godziny. Układ, kiedy będą sesje, każdy może zaplanować sobie z góry cały rok i tak dalej. Może kiedyś i u nas tak będzie. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale pozytywnie. Porządek, ordnung. Tak, u nas się nie da w naszych warunkach. No, u nas jest tak turbulentne sprawy finansowe, że się nie da. Na to wychodzi. Słucham? No tak, dokładnie. Dokładnie. Ale porządek jest tam fajny pod tym względem. Nie widzę innych uwag. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 430? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5J. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2023. Druk nr 436. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 436? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzyma? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5K. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2023-2045. Druk nr 437. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 437? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5L. Określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023, druk nr 433. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 433? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5M. Powierzenie gminie Rosoż zadania zarządzania drogą powiatową nr 1102L Rosoż Dubica Dolna, położoną na terenie gminy Rosoż, druk nr 434. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Marian Tomkowicz prosi o głos. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Mówiłem o tym na komisji, miałem nie mówić na sesji, a jednak zdecydowałem się. Powierzenie drogi powiatowej gminie oznacza, że w przypadku, kiedy gmina będzie remontować, przebudowywać tę drogę i otrzyma dofinansowanie, powiat obligatoryjnie będzie partycypował w wkładzie własnym 50% razem z gminą. I oczekuję tego do protokołu potwierdzenia przez pana starosty, że tak jest. To dotyczy wszystkich gmin. To jest bardzo dobre zjawisko, że gminy przyjmują nasze drogi i że będą budować. Ale to oznacza, że zobowiązujemy się, bo tego nie ma zapisane w uchwale, zobowiązujemy się jako powiat partycypować w wysokości 50% wkładu własnego razem z gminą do dofinansowania, które uzyska gmina. Tak jest, panie starosto. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kolego radny. Złotymi literkami trzeba jeszcze. Przechodzimy, nie widzę więcej głosów w dyskusji. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 434? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5n. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, druk nr 435. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 435? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Złożenie przez starostę bielskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż informacja została rozpatrzona przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są pytania jeszcze do informacji? W związku z brakiem pytań stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bialski. Informuję Wysoką Radę, iż sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Kultury, Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu? Nie widzę. W związku z brakiem dalszych pytań stwierdzam, że sprawozdanie zostało rozpatrzone. Zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Rozpatrzenie, przyjęcie sprawozdań działalności Komisji za 2022 rok. Szanowni radni, państwo przewodniczący, teraz w kolejności będę prosił przewodniczących Komisji o złożenie sprawozdań. Poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Mariana Tomkowicza. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Komisja Rewizyjna jako Komisja Stała Rady Powiatów Białej Podlaskiej w 2022 roku pracowała w składzie
Marian Tomkowicz, przewodniczący, Elżbieta Iwaniuk, wiceprzewodnicząca, Paweł Stefaniuk, wiceprzewodniczący, Wojciech Mitura, sekretarz, Emil Bogucki, członek, Paweł Litwiniuk, członek, Mariusz Łukaszuk, członek. Komisja rewizyjna realizowała plan pracy zatwierdzony przez Radę Powiatu. W tym celu odbyła 4 posiedzenia. Podczas posiedzeń komisja wyraziła 5 opinii, opracowała 1 wniosek oraz rozpatrzyła informacje oraz sprawozdania wynikające z planu pracy Komisji Spraw Bieżących. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę o przeczytanie sprawozdania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Andrzeja Mironiuka. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jako Komisja Stała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej pracowała w 2022 roku w następującym składzie. Andrzej Mironiuk, przewodniczący komisji. Emil Bogucki, wiceprzewodniczący komisji. Czesław Pikacz, członek komisji. Marek Uściński, członek komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2022, realizując zadania wynikające ze Statutu Powiatu Bialskiego i uchwały o powołaniu komisji, odbyła 4 posiedzenia, podczas których wyraziła 5 opinii, podjęła 1 wniosek oraz rozpatrzyła informacje wynikające z planu pracy komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę o przeczytanie sprawozdania przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego radnego Czesława Pikacza. Proszę bardzo, kolego przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie starosto, Wysoka Rado, szanowni goście. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jako Komisja Stała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w 2022 roku pracowała w następującym składzie. Czesław Pikacz, przewodniczący komisji, Wojciech Mitura, wiceprzewodniczący komisji, Tomasz Belina, członek komisji, Mariusz Filipiuk, członek komisji, Elżbieta Iwaniuk, członek komisji, Radosław Sebastianiuk, członek komisji. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2022 roku realizowała plan pracy zatwierdzony przez Radę Powiatu. W tym celu komisja odbyła 7 posiedzeń, podczas których wyraziła 9 opinii oraz rozpatrzyła 5 informacji i sprawozdań wynikających z planu pracy komisji. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. Proszę o przeczytanie sprawozdania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów radnego Pawła Litwiniuka. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, Komisja Budżetu i Finansów jako Komisja Stała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w 2022 roku pracowała w następującym składzie. Paweł Litwiniuk, przewodniczący komisji, Marek Uściński, wiceprzewodniczący komisji, Daniel Dragan, członek komisji, Mariusz Filipiuk, członek komisji, Mariusz Kiciński, członek komisji, Paweł Stefaniuk, członek komisji, Marian Tomkowicz, członek komisji. Komisja Budżetu i Finansów w roku 2022 zrealizowała plan pracy zatwierdzony przez Radę Powiatu. W tym celu komisja odbyła 14 posiedzeń. Podczas swoich posiedzeń komisja wyraziła 60 opinii oraz rozpatrzyła informacje i sprawozdania wynikające z planu pracy komisji i przyjęła 1 wniosek formalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. W tej chwili proszę o przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pana radnego Arkadiusza Maksymiuka. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo,
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jako Komisja Stała Rady Powiatu Białej Podlaskiej w 2022 roku pracowała w następującym składzie. Arkadiusz Maksymiuk, przewodniczący komisji, Czesława Caruk, wiceprzewodnicząca komisji, Mariusz Kiczyński, członek komisji, Tadeusz Łazowski, członek komisji, Andrzej Mironiuk, członek komisji, Janusz Skulimowski, członek komisji. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w roku 2022 zrealizowała plan pracy zatwierdzony przez Radę Powiatu. W tym celu komisja odbyła 12 posiedzeń. Podczas swoich posiedzeń komisja wyraziła 33 opinie oraz rozpatrzyła 4 informacje i sprawozdania wynikające z planu pracy komisji i spraw bieżących. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę odnotować, że o 13:52 na sala obrad przybył radny Tomasz Bylina i w tej chwili mamy 20 radnych biorących udział naszej sesji Rady Powiatu. Witamy, kolego przewodniczący. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę o przeczytanie sprawozdania Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury pod nieobecność przewodniczącego. Wiceprzewodniczącego poproszę Gerarda Skalskiego. Proszę bardzo, panie kolego przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury jako Komisja Stała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w 2022 roku pracowała w następującym składzie. Marek Sulima, Przewodniczący Komisji. Łukasz Jaszczuk, Wiceprzewodniczący Komisji do dnia 2 stycznia 2022 roku. Gerard Skalski, wiceprzewodniczący komisji od dnia 18 marca 2022 roku. Tomasz Bylina, członek komisji. Tomasz Andrejuk, członek komisji. Mateusz Majewski, członek komisji. Arkadiusz Maksymiuk, członek komisji. W związku z rezygnacją radnego Łukasza Jaszczuka do składu komisji na podstawie uchwały nr 45/292/2022 Rady Powiatu Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2002 roku dołączył Gerard Skalski. Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury w roku 2022 realizowała plan zatwierdzony przez Radę Powiatu. W tym celu komisja odbyła 17 posiedzeń, podczas których wyraziła 54 opinii, podjęła jeden wniosek oraz rozpatrzyła informacje i sprawozdania wynikające z planu pracy komisji. Dziękuję. Dziękuję, panie wiceprzewodniczący. Poproszę teraz o przeczytanie sprawozdania Komisji Samorządowej Spraw Radnych przewodniczącego komisji Mariusza Łukaszuka. Proszę bardzo, kolego przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni radni i szanowni goście. Komisja Samorządowa i Spraw Radnych jako Komisja Stała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w 2022 roku pracowała w następującym składzie. Mariusz Łukaszuk, przewodniczący komisji. Radosław Sebastianiuk, wiceprzewodniczący komisji. Łukasz Jaszczuk, członek komisji do 2 stycznia 2022 roku. Gerard Skalski, członek komisji od 18 marca 2022 roku. Mateusz Majewski, członek komisji. W związku z rezygnacją radnego Łukasza Jaszczuka do składu komisji na podstawie uchwały nr 293/2022 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2022 roku dołączył Gerard Skalski. Komisja Samorządowa i Spraw Radnych w 2022 roku zrealizowała plan pracy zatwierdzony przez Radę Powiatu. W tym celu komisja odbyła 7 posiedzeń, podczas których wyraziła 11 opinii, zajmowała się jednym wnioskiem oraz rozpatrzyła informacje wynikające z planu pracy komisji. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Została nam jeszcze Komisja Spraw Społecznych. Szanowni radni, pod nieobecność przewodniczącego komisji Tomasza Andrejuka i wiceprzewodniczącego Janusza Skolimowskiego w ich imieniu przeczytam ja
sprawozdanie komisji. Komisja Spraw Społecznych jako Komisja Stała Rady Powiatu Białej Podlaskiej w 2022 roku pracowała w następującym składzie. Tomasz Andrejk, przewodniczący komisji, Janusz Kulimowski, wiceprzewodniczący komisji, Daniel Dragan, członek komisji, Tadeusz Ozowski, członek komisji, Czesława Caruk, członek komisji, Marek Sulima, członek komisji. Komisja Spraw Społecznych w 2022 roku zrealizowała plan pracy zatwierdzony przez Radę Powiatu. W tym celu komisja odbyła 12 posiedzeń. Podczas swoich posiedzeń komisja wyraziła 35 opinii oraz rozpatrzyła informacje i sprawozdania wynikające z planu pracy komisji i spraw bieżących. W ten sposób przyjęliśmy sprawozdania z działalności komisji w 2022 roku. Zamykam punkt 8, otwieram punkt 9. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Zauważyliście Państwo, że jest to dosyć obszerne sprawozdanie od 27 października. Chciałbym tylko powiedzieć, nikogo nie usprawiedliwiając, ale powiedzieć, że w tym czasie, ale to bardzo dużo spraw było przepracowanych w biurze Rady, posiedzeń zarządów, przełom roku. I tak się złożyło, że dopiero dzisiaj to sprawozdanie w całości jest prezentowane Państwu. Tyle wyjaśnienia. Czy są pytania do Pana Starosty w tym zakresie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam punkt 9. Otwieram punkt 10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Państwo, chciałbym poinformować, że do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu wpłynęła następująca korespondencja. Pismo anonimowe, które pozostanie bez rozpatrzenia. Pismo w sprawie drogi powiatowej do Sokula, gmina Drelów. Pismo dotyczące przygotowania stanowiska w sprawie ciągłości pracy przejścia granicznego Kukuryki-Kozłowicze. Skarga na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej. Pismo w sprawie drogi powiatowej pomiędzy Sitnikiem a Pulkiem. Oraz pismo w sprawie wielkoprzemysłowych ferm drobiu. Jako że sprawa budzi wielkie emocje i zainteresowanie społeczne, pozwolę sobie przeczytać pismo mieszkańców Rzeszczynka, dnia 20 lutego 2023 rok, petycja do Rady Powiatu Bielskiego. W związku z postępującą ekspansją kurzych ferm na terenie powiatu bielskiego zwracamy się z prośbą o zbadanie strat i zysków ekonomicznych powiatu bielskiego wynikających z lokalizacji na jego terenie wielkoprzemysłowych ferm drobiu. Jednocześnie zaznaczamy, że tego typu obiekty mają olbrzymi wpływ na realizację zadań powiatu określony w artykule 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym. W następującym zakresie: promocji ochrony zdrowia, transportu zbiorowego, dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków, opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego, promocji powiatu. W związku z powyższym wnosimy o niezwłoczne podjęcie kroków zmierzających do szacowania strat i zysków ekonomicznych, społecznych, ekologicznych wynikających z budowy tego typu obiektów na terenie powiatu bielskiego. Podpisało się 8 osób. Także petycja zostanie skierowana do właściwej komisji. Jest na to czas, żeby się przygotować do odpowiedzi. Czy są jeszcze jakieś informacje w sprawie? Widzę, że są w tym punkcie. Mariusz Filipiuk, starosta bielski, proszę bardzo, udzielam głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja w tym przedostatnim punkcie chciałem przede wszystkim państwu radnym serdecznie podziękować za to poprzednie głosowanie, w którym wyraziliście Państwo zgodę na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości położonej w mieście Biała przy ulicy Okopowej.
sposób szczególny chciałem podziękować wicestaroście Januszowi Skulimowskiemu, który bardzo wiele pracy włożył, wiele spotkań odbytych, wiele dyskusji, no tak, aby przekonać władze w Urzędzie Marszałkowskim, żebyśmy tę nieruchomość mogli nabyć. Oczywiście serdeczne podziękowania kieruję w stronę pana marszałka, wszystkich radnych sejmiku wojewódzkiego, bo wczoraj podczas głosowania na sejmiku praktycznie jednogłośnie radni sejmiku wyrazili, przy jednym głosie wstrzymującym się, wyrazili opinię w kwestii przekazania nam wartej tej blisko 5 milionów złotych nieruchomości w Białej Podlaskiej. Oczywiście te kwestie, o które pytał wcześniej pan radny Mitura, w momencie, kiedy już dojdzie do podpisania aktu notarialnego, kiedy będziemy w posiadaniu wszystkich dokumentów, będziemy mieli większą wiedzę i na bieżąco będziemy państwa informować, jak wygląda sytuacja dotycząca tego obiektu. Także drodzy państwo, raz jeszcze wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję za zdroworozsądkowe podejście do sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. O głos dyskusji prosi radny Daniel Dragan. Proszę bardzo, kolego wiceprzewodniczący, udzielam głosu. Szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak właśnie mieliśmy rozpatrywane pisma, które przyszły do nas, do biura rady, to tak jak pan przewodniczący jeszcze zauważył, kwestia wielkoprzemysłowych hodowli zwierząt wywołuje bardzo dużo emocji wciąż. I wcale ta sytuacja się nie uspokaja, pojawia się coraz więcej pytań. Mieszkańcy mają zamiast coraz więcej się wyjaśniać, mają coraz więcej wątpliwości. Kiedy dostałem informację o tym piśmie, kiedy pojawiło się w biurze rady, skontaktowaliśmy się z mieszkańcami, żeby wyjaśnić, w jaki sposób jako my, Rada Powiatu, możemy im pomóc. Ponieważ ten problem nie będzie dotyczyć tylko gminy Sosnówka, on się pojawia i w Kodniu, i w kolejnych gminach, więc zasugerowano nam, żebyśmy pomogli powołać komisję, która pozwoli zbadać rzetelnie, jakie zyski bądź straty będzie miał powiat bialski. W związku z czym, że mieszkańcy powiatu jako sami nie mają takiej inicjatywy uchwałodawczej, po konsultacjach postanowiliśmy jako Klub Porozumienia Samorządowego złożyć projekt uchwały o powołanie takiej komisji, którą dzisiaj na ręce pana przewodniczącego złożę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos dyskusji prosi radny Marek Uściński. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dwie kwestie chcę tutaj omówić, a w zasadzie przedstawić. Jedno to będzie pytanie, druga to takie moim zdaniem wyjaśnienie. Nawiązujące do tego, co już ja tutaj na początku powiedziałem odnośnie materiałów na sesję. Ja znalazłem przepis, paragraf 10, ustęp 1 i ustęp 2. A także jeszcze możemy tutaj wziąć pod uwagę ustęp 6. Ustęp 1 mówi tak. Przewodniczący Rady przygotowuje i zwołuje sesję Rady. Sprawa bezdyskusyjna. Nikt nie będzie panu przewodniczącemu tej kompetencji odbierał. Ustęp 2. Przewodniczący Rady zawiadamia o sesji wszystkich radnych co najmniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zawiadomienie powinno zawierać miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Jasna sprawa. Jeżeli chodzi o sesję budżetową, ten termin jest wydłużony do 14 dni. I jeszcze tutaj jest ustęp 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach materiały na sesję mogą być doręczone bezpośrednio przed rozpoczęciem albo w trakcie obrad. I tutaj trzeba się zatrzymać i troszeczkę wyjaśnić. Przepis taki jest, stwarza taką możliwość, ale nie można go traktować
wybiórczo i dowolnie. Nie można podrzucać materiałów, tak jak to ma miejsce na sesjach, bez uzasadnienia. Jeżeli Państwo chcecie, możecie. Są uchwały, na przykład dzisiaj były te uchwały, na przykład ta odnośnie Naruszewicza, zacna i szlachetna postać, ale szczególnie uzasadnione to powinno być. Nikt nam nie uzasadnia jako radnym, tylko się podrzuca, a my przyjmujemy to wszystko bezkrytycznie. Moim zdaniem taka praktyka powinna być zakończona i jeżeli są takie potrzeby, to przepis jest. Przepis umożliwia, przepis pozwala na to, żeby wprowadzać, ale wnioskodawca powinien przygotować uzasadnienie, które przekona radnych, że powinniśmy w tym dniu, na tej sesji taką uchwałę podejmować. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem tutaj powiedzieć, ponieważ pani prawnik nie wspomniała w ogóle o przepisie paragrafu 10, więc tutaj dla jasności sytuacji, dla obrazu sytuacji chciałem to wyjaśnić. Druga sprawa to jest pytanie do pana starosty. Podczas ostatniej sesji budżetowej tutaj wynikła na sali ożywiona dyskusja między mną i panem starostą. Pan starosta mi zarzucał pewne rzeczy, które moim zdaniem były nieprawdziwe. Mówił, że na przykład ja głosowałem w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu czy do prognozy finansowej uchwały dotyczącej budowy drogi w mojej gminie i powiedział, że wszyscy głosowali, również ja głosowałem i też złożył takie zapewnienie, że pan starosta to sprawdzi. Być może sprawdził, być może zapomniał. I właśnie pytanie do pana starosty, czy pan starosta sprawdził, jak ja głosowałem na tamtej sesji, kiedy to było, bo pan starosta mówił, że pan pamięta, jak było głosowane i było to przekonanie. Więc chciałbym zapytać pana starostę, czy pan sprawdził i jak ja głosowałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To najpierw odpowiedzi udzieli pan starosta, tak? Jest pan starosta gotowy? Bo ja bym chciał w międzyczasie, to ja udzielę. Dobrze, na razie odpowiedź, bo padło tak jakby pytanie, wątpliwość, zarzut. Bardzo dobrze, że kolega Marek zacytował wszystkie te paragrafy. Tym bardziej jestem upewniony, że robiłem wszystko zgodnie z właściwościami, z właściwością. Mam prawo w uzasadnionym przypadku, jeżeli zarząd uważa, że to są sprawy pilne, które wcześniej były nieprzewidziane, a jest potrzebne ich procedowanie, więc jedyna możliwość to jest zmiana statutu. Proszę zaproponować zmiany na komisji, przegłosować i ten paragraf będzie bardzo szczególnie wtedy przestrzegany. Póki co prawo dopuszcza i to jest dla mnie jest uzasadnionym i tyle. Więcej nie będę tłumaczył. Możemy dyskutować teraz, po sesji, na komisjach. Skoro jest taki paragraf, to po prostu jest. Także ja tylko tyle. Czy pan starosta chciałby? Proszę bardzo, panie starosto, udzielam głosu. Aha, Marek to odwrócę. No. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, odpowiadając na pytanie zadane, skierowane do mnie przez radnego Marka Uścińskiego, który sugeruje, że ja kłamię, czy mówię nieprawdę, to no, panie radny, no to pan ma najwyraźniej kłopot ze zrozumieniem albo po prostu nie rozumie pan słów, które pan wypowiada. Więc ja sięgnąłem do protokołu z tej sesji i zacytuję państwu dokładnie słowa, które skierowałem do pana radnego Uścińskiego. O ile dobrze pamiętam, to pan głosował za wprowadzeniem do budżetu tego zadania. Ale żebym nie był gołosłowny, to obiecuję, że po sesji sprawdzę to, jak pan głosował. Bo to było zadanie wprowadzone na wykonanie dokumentacji na budowę tej drogi. I jak sobie dobrze przypominam, to wszyscy radni jednogłośnie głosowali za wprowadzeniem tego zadania. Tym samym pan również głosował, ale tak jak powiedziałem, sprawdzę, żeby nie być gołosłownym. I to są słowa, które ja wypowiedziałem na tej sesji, panie radny. A pan próbuje wprowadzać jakieś dziwne manipulacje, więc sprawdziłem po sesji budżetowej. Pana nie było na tej sesji, kiedy my tą uchwałę podejmowaliśmy. Wszyscy radni obecni na sali głosowali za wprowadzeniem tego zadania. A pan ma teraz do wszystkich pretensje, że w pana okręgu wyborczym chcemy wybudować drogę. To jest dla mnie zdumiewające i w ogóle niezrozumiałe.
Także mam gorącą prośbę, panie radny. Niech pan przestanie naprawdę czepiać się, no nie chcę używać brzydkich słów. No ale wie pan, bo to jest po prostu niepoważne, że radny, w którego okręgu ma być realizowana inwestycja, ma pretensje do pozostałych radnych powiatowych, że chcą zrealizować mu zadanie. No to jest dla mnie niezrozumiałe. Gdyby pan potrzebował jeszcze większych informacji, bo dopytywał pan również, kto wnioskował o wprowadzanie, to skompletowałem pełne materiały na ten temat. Chętnie udzielę panu pełnych informacji, ale oczywiście, żeby nie zanudzać państwa radnych tą kwestią, którą pan drąży już od kilku miesięcy, to zapraszam po sesji, pokażę panu wszystkie dokumenty na tę okoliczność. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie starosto. W trybie ad vocem domyślam się, że radny Marek Kościński jest zgłoszenie. Tak, proszę bardzo, udzielam głosu. Panie przewodniczący, no myślę, że myli się pan trochę tutaj, interpretując to, co powiedziałem, bo pan swoje zadanie wykonał. Pana zadaniem było przygotować projekt porządku obrad i rozesłać do radnych. I pan to zrobił. Ja do pana nie mam pretensji. Natomiast moja uwaga idzie w kierunku takim, że jest możliwość wprowadzania dodatkowo w czasie szczególnie uzasadnionym, czy w szczególnie uzasadnionej potrzebie sytuacji uchwał bezpośrednio na sesję lub przed sesją. Ale to wymaga uzasadnienia. Natomiast tego uzasadnienia nie ma. I do tego sprowadzało się moje wystąpienie, mój głos. I on nie był podyktowany przeciwko panu przewodniczącemu, tylko był głosem, żeby takie uzasadnienia się pojawiły. Bo tego wymaga statut. Można, ale niech będzie uzasadniony. Dlaczego na przykład my dzisiaj uchwalaliśmy uchwałę w sprawie biskupa Naruszewicza? Nie padło żadne słowo. Powinny być wyjaśnienia. Wszystkie te wprowadzane punkty do porządku obrad powinny być wyjaśnione i radni głosując powinni mieć pełną świadomość tego, za czym i dlaczego głosują. To tyle. Ja do pana nie mam pretensji, bo pan swoje zadanie wykonał i więcej pan nic nie mógł zrobić. O tym decydują radni w głosowaniu. Teraz do pana starosty, panie starosto. No, też muszę powiedzieć, że pan niestety myli się, bo gdybym tego pytania nie zadał, panie starosto, to bym się odpowiedzi nie doczekał. Natomiast pytanie zadałem, no i pan starosta odpowiedział. Odpowiedział tak, jak odpowiedział. Ja z tym nie dyskutuję, panie starosto. To, że nie byłem na tej sesji, to ja wiem doskonale, bo ja wcześniej, była komisja budżetowa w czerwcu i być może pan przewodniczący rady, który jest w tej samej komisji, przypomina sobie taki moment. 24 czerwca to było zakończenie roku szkolnego. Ja nie mówię, że pan musi pamiętać, tylko być może, że pan przypomina. I pan poinformował nas, że będzie sesja 24, więc ja powiedziałem, nie będę na tej sesji, bo będę wręczał nagrody dzieciom w szkole podstawowej w Łomazach na zakończenie roku szkolnego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkursy dla dzieci i jeżeli jakieś dziecko zostanie laureatem, a tak się złożyło szczęśliwie w Łomazach, że byłem na zakończeniu roku i wręczałem. I pan przewodniczący wiedział. Przypominam, kolego Marku, tak, coś, tak, tak. Czy to było w tym roku, tamtym, czy poprzednim, ale na pewno taka dyskusja była. No, na pewno. To było w czerwcu na komisji, dokładnie daty nie pamiętam, być może 11, 12 jakoś tak. I państwo wiedzieli o tym i mogliście przeprowadzić, zwłaszcza, że ja śledziłem, w jaki sposób była ta uchwała procedowana, że była podrzucona w ostatniej chwili na komisję. Komisja była zwołana w dniu sesji. Na komisji było to zaaprobowane bez czasu do namysłu, wykorzystując moją nieobecność, tak mogę podejrzewać, bo ja bym zapytał o to, o co pytałem na sesji budżetowej, odpowiedzi nie było. I niestety dowiedziałem się dopiero po tym, jak pojawiło się w budżecie powiatu na rok 2023. I teraz, panie starosto, to, co pan tutaj powiedział, odnośnie inicjatywy, tych dokumentów, które pan posiada. Ja, proszę pana, wykorzystałem ten czas i pytałem się ludzi z terenu gminy Łomazy.
dotarłem do sołtysa, wsi Lubenka, tak jak pan podkreślał, że sołtys Lubenki zgłosił się. I pani sołtys oświadczyła mi, że z panem się w ogóle nie spotykała w tej sprawie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, rozmawiałem z wójtem. Wójt powiedział, że wójt nie wnioskował, nie składał panu deklaracji, że on się dołoży do budowy tej drogi. Trzecia sprawa. Rozmawiałem z radnym z miejscowości Studzianka, z radnym z gminy. I radny z miejscowości Studzianka powiedział, że oni owszem postulowali, ale inną drogę. I być może, że pan się pomylił, panie starosto, że pan zamiast tamtej drogi, o którą postulowali radni, wprowadził inną drogę. No to też może być errare humanum est, panie starosto. Także myślę, że mógłby się pan pomylić. No niestety, nikt tej drogi nie chciał i pojawia się pytanie, dlaczego ona powstała. Wszyscy wiemy, jak trudno jest przeforsować pomysł budowy drogi. Ja nie twierdzę, że ona jest niepotrzebna. Pewnie jest potrzebna, tylko ja pytałem o źródło, o inspirację. Skąd wypłynęło źródło, skąd wypłynął pomysł na to, żeby powiat tę drogę budował. Niestety i odpowiedzi nie uzyskałem, bo za każdym razem pan starosta co innego mówił. A to, że dzisiaj wróciłem do tematu, bo chciałem zobaczyć, chciałem, żeby koledzy radni usłyszeli, że ja niestety, dla mnie niestety, prawda? Nie brałem udziału w tej sesji, o co mnie pan starosta podejrzewał. I ja wcale tutaj nie kłamałem, panu kłamstwa nie zarzucałem, bo w ogóle takiego słowa nie użyłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim jeszcze panu staroście udzielę głosu, coś tam się zbiera. Ja tylko kolego Marku chcę powiedzieć, że zgodnie ze statutem, zgodnie z prawem, myślę, że dla nas wszystkich to, że zarząd ma potrzebę, to jest wystarczające uzasadnienie, a przecież na komisjach te sprawy są przerabiane. Można zadać pytanie na sesji. Tak dzisiaj był porządek rozbudowany, widzicie, ile uchwałśmy podejmowali. Cały czas coś się tam dzieje i wynikła taka konieczność. Ale jedno muszę ci powiedzieć, że mówisz nieprawdę, bo uzasadniłem konieczność zmiany w tytule uchwały na Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Wyszła nagła sprawa, więc uzasadniłem. Poprosiłem nawet kolegę przewodniczącego komisji drobna zmiana. Także nie wszystko było nie. Także jeszcze dla mnie osobiście, ja już więcej się w tym temacie nie będę wypowiadał. To, że wychodzi starosta, przewodniczący zarządu i mówi, że jest taka konieczność, wystarczające uzasadnienie. Za chwilę przecież może wyjaśnić, świat się nie kończy. Możemy do tego tematu wrócić, że na przyszłość, ale wiecie jak to jest. Życie jest dynamiczne, czasami pani skarbnik przychodzi, wczoraj wpłynęło, trzeba zmianę zrobić, bo wojewódzki urząd, bo wojewoda, bo z państwa przyszło, od ministra finansów. I takie rzeczy się będą zdarzały i nie można powiedzieć, że takich nie będą. Jak będę łamał prawo, będę chylił głowę, sypcie popiołem, lejcie rózgo, wtedy będzie wszystko jasne. Także ode mnie tyle, już więcej w tym temacie dzisiaj nie będę się wypowiadał. Uważam, że już całościowo razem z panią mecenas wytłumaczyliśmy sprawę. Proszę bardzo, panie starosto, w trybie ad vocem odpowiedzi dla kolegi Marka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, obiecuję, że już po raz ostatni dzisiaj zabieram głos. Odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Uścińskiego, który stoi na stanowisku, że nie uczestniczył w obradach sesji czerwcowej, to prawda, tak jak potwierdziłem podczas poprzedniej swojej wypowiedzi, panie radny, to, że pana nie było na sesji, nie zwalnia pana z obowiązku zapoznawania się z materiałami, które pan otrzymuje na każdą sesję. Jeżeli pan tego nie czyta, to proszę nie wywoływać sztucznych awantur na sesjach. To robi pan już po raz kolejny. Proszę pana, zadanie wprowadzone w czerwcu 2022 roku, a pan zorientował się po 6 miesiącach dopiero. Czyli widać, jaka jest pańska aktywność, jak pan bardzo mocno interesuje się sprawami swoich wyborców. Kwestionuje pan to, że gmina Łomazy nie jest zainteresowana współpracą przy realizacji tego zadania. To jest kolejne kłamstwo, które pan rozpowszechnia, bo ja przed sobą dysponuję dwoma pismami, które zostały skierowane jedno do zarządu dróg, drugie do nas, gdzie pan wójt cały czas deklaruje chęć
i deklaruje obietnicę partycypowania przy każdej inwestycji, która będzie realizowana na terenie gminy Łomazy. Łącznie z tą inwestycją, o którą pan się wykłóca po raz kolejny. Naprawdę, panie radny, czasami lepiej po prostu nie mówić nic, bo w tym momencie wyrządza pan więcej szkody niż czegoś dobrego dla swoich wyborców. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy Łomazy po prostu będą to oglądali, będą słyszeli, no i wyciągną wnioski tylko z tego, no bo proszę państwa, no ja tracę, przepraszam, przysłowiowe paliwo, żeby przekonywać radnego, że w tym okręgu wyborczym jednak tą drogę trzeba zbudować. Panie radny, powiem więcej, na pewno trzeba jeszcze kilka innych zbudować. I jak będzie taka okazja, to deklaruję tutaj panu, że będziemy wiele zadań realizować, także na terenie gminy Łomazy. Współpraca z panem wójtem gminy Łomazy układa nam się bardzo dobrze. A na to, proszę pana, jakby się pan interesował, to widziałby pan, ile wspólnie zrealizowaliśmy zadań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos dyskusji prosi radny Arkadiusz Maksymiuk. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja chciałbym w nawiązaniu do tego dobrego punktu, sprawy różne, troszeczkę może i tą atmosferę zmienić. Szanowni państwo, jestem bardzo wdzięczny i w imieniu mieszkańców chciałbym przekazać podziękowanie za sprawnie w tej chwili wykonywaną inwestycję drogowo-mostową w miejscowości Perkowice. Dziękuję za to również, że wieloletnie starania o przebudowę drogi w Czosnówce, ciągu rowerowo-pieszego również nabiera tempa. I w tym momencie zarządowi, ale również nowemu panu dyrektorowi Arturowi Rogulskiemu również dziękuję za koordynowanie tego wszystkiego. I to jest powód do tego, żeby się cieszyć, nie kłócić. Nie jestem przeciwny żadnym inwestycjom na moim terenie, wręcz przeciwnie. Chciałbym, żeby ich było jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Nie wiem, wcześniej tutaj widniał Wojciech Mitura czy elektronika. Nie, zmiana decyzji. Proszę bardzo, radny Marian Tomkowicz. Szanowni państwo, też w tym duchu, żeby załagodzić, dziękuję bardzo panu nowemu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych za złożenie wniosku do pana wojewody lubelskiego na remont odcinka drogi powiatowej Brodziłówka Stara Drobnień Podłużny. Mamy nadzieję, że ta realizacja dojdzie do skutku. Serdecznie dziękujemy i także życzę panu i sobie i gminie Leśna Podlaska i wszystkim znakomitej współpracy na nowym stanowisku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Więcej głosów dyskusji nie ma na zakończenie. Żeby się zapamiętało wszystkim radnym, przypominam o obowiązku złożenia rocznego oświadczenia majątkowego w terminie do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2022. Panie w biurze rady czekają na te sprawozdania. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt 10, otwieram punkt 11, zamykam 56. sesję Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za obecność, za pracę. Zaproszonym gościom i jeszcze raz, panie dyrektorze, świeżo upieczony, działaj. U mnie, jakbyś chciał zrobić w moim okręgu drogę, gdziekolwiek to rób, tylko powiesz, że kiedyś na sesji powiedziałem, że chcę drogi. Może być i w Wiśnicach, to też będzie w moim okręgu. Nie, Łomazy to już nie mój okręg. Może być w Sosnówce. Najlepiej byłoby w Tucznej, w Kodniu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.